Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale. No i jak widzicie, dzisiaj rozpoczynamy sobie serię z najnowszej odsłony Call of Duty. Oczywiście tego typu gry to głównie nastawienie na tryb multiplayer, natomiast ja osobiście bardzo lubię też poznawać te wprawdzie króciutkie, ale historie fabularne. Tak więc wspólnie przejdziemy sobie właśnie całą kampanię dla pojedynczego gracza. Sama akcja gry będzie rozgrywała się w czasach zimnej wojny, tak więc bardzo mnie to ciekawi. I zanim nam tutaj się wszystko wczyta, chciałbym was z tego miejsca poprosić o łapki w górę. One są niezwykle ważne, szczególnie w tych pierwszych odcinkach, aby każdy widz dowiedział się, że w ogóle serię z takiej gry robię, tak więc byłbym wam bardzo wdzięczny. Obejrzyjmy sobie tą cutscenkę i pewnie zaraz będziemy wkraczali do akcji. Chcę sobie uzmysłowić, że żaden arsenał i żadna broń tego świata nie budzi takiej grozy, co wola i cywilna odwaga wolnych kobiet i mężczyzn. To broń, której nasi obecni wrogowie nie posiadają. Niech zrozumie to każdy, kto ucieka się do terroryzmu i żeruje na swoich sąsiadach. Część analityków z naszych służb wywiadowczych wierzy, że już toczymy wojnę ze Związkiem Radzieckim. Czy sowieccy szpiedzy żyją pośród nas? 52 obywateli USA wzięto za zakładników w amerykańskiej ambasadzie w Teheranie. Anonimowe źródło z Białego Domu twierdzi, że stoimy na skraju katastrofy związanej z zimną wojną. Panie prezydencie, mamy dwa nazwiska powiązane z kryzysem zakładników. To Arashka Divar i Kasim Javadi. Wystarczy słowo. Czas na jasny przekaz. Nie będzie kolejnych zakładników. Czy na pewno możemy ufać policji, Adler? Gość jest łasy na pieniądze. Przymknie na nas oko. Adler? Miło, że wpadłeś, Hans. Pamiętasz Masona? Możemy brać się do roboty? Kasim jest u siebie w mieszkaniu, razem ze swoją świtą. Moi ludzie usuną się z okolicy na około kwadrans. Obyś miał ze sobą armię. Damy radę. Dzięki za miłą współpracę, Hans. Ruszajmy. Obiecałem Woodsowi zadym. Nie możemy go zawieść. Moi drodzy, na co nam armia? My dwaj, wydaje mi się, wystarczymy. Gramy sobie też na konsoli PlayStation 5, tak więc wizualnie tutaj powinno to bardzo ładnie wyglądać wszystko. Zegar ruszył. Nie dajmy Kasimowi czekać. Hej, Mason! Zabawki są w bagażniku. Okej, mamy mały wybór, jak widzicie. Oczywiście weźmiemy Akacza. Zasłaniec myśli, że jest bezpieczny. Sukinsyn nie będzie się nas spodziewał. I bardzo dobrze. Jesteś pewien, że musimy wziąć go żywcem, Adler? Kasima trzeba przesłuchać. Resztę możecie sprzątnąć. Gdybyśmy mogli wszystkich rozwalić, byłoby łatwiej. Mieszkanie jest przed nami. Ale przynajmniej się pobawimy z nimi. Hans dał nam 15 minut. Musimy uderzyć na Kasima z pełną siłą. Ruszamy. Dobra. Daj mi tylko sygnał i będę nawalał. Musimy im powitać nowy rok ognia, Mason. Dobra, długo. Jak widzicie, nie musiałem czekać. Chodzimy tutaj. Oj, koleżka chyba z kibla, tak, z kibla wychodził. Taki niepewny. Chyba nie do końca wytarł wszystko. Trudno, już nie będzie miał okazji dokończyć tego, co robił. Kasim nie może uciec! Znajdźcie go! Ruchy! Omrykoj, hoj lana ty! Dobra, musimy go schwytać. Aj! Dobra, przytrzymaj, aby użyć jako tarczy. To się zdecydowanie nam przyda. Nie możemy tego naszego rywala zabić, nie? Więc
Trzeba będzie się tutaj z nim ganiać pewnie. A towarzystwo to pewnie ma tutaj konkretne do ochrony. Na spokojnie, żeby nie oberwać kulki. Dobra, spadamy. Nie wiem, czy tutaj to jest dobre, że my tutaj tak kampimy, żeby nam ten typ nie uciekł. Ale ich tu jest. Dobra, panowie tutaj mi troszeczkę pomogli. Dobra, rzuć mi tam granat. Sprawdzam. Wydaje mi się, to jest on, dobra. Myślałem, że to jest jakiś jeszcze przeciwnik, a to już on tam stoi na górze i na nas nawala. Lecimy po niego. O kurde, nie przeładowałem. Wow, dobra, gra tutaj oczywiście odpaliła nam za pomocą skryptu pełen magazynek. Szybko! Nie masz gdzie uciec, Cassie. Jakoś się dogada! Twoja kolej, Mason. Porozmawiajmy, może na spokojnie bardziej. Hej, hej, czekaj. O, czekaj. Powiedz, gdzie jest Arash? Ja zajmuję się tylko kasą. Nie mam pojęcia, gdzie jest Arash. Chyba nie do końca rozumiesz sytuację. Oj, to go chyba zmotywuje. Jesteście Amerykanami, macie zasady. Wzięliście zakład. Zasady się zmieni. Nie no, koleżko, musisz coś powiedzieć, bo inaczej skończysz to jak tamten. Czekajcie! Czekaj. Jest w Turcji! Ma spotkanie na lotnisku w Trabzonie! Jutro w nocy! Nie wiem, przysięgam! Porozumiewają się tylko za pomocą szyfru! Dobra, mamy jakiś dowód. Ogólnie decyzje, które podejmujemy w tej grze, ponoć będą miały duży wpływ na zakończenie i może być tych zakończeń sporo. Powiedziałem wam wszystko. Zapłacę wam ile chcecie. Nie. Aha, ja mu chciałem odpuścić. Jak tam chcesz, Poncherello. Mamy to, po co przyszliśmy. Hudson, Arash jest w tureckim Trabzonie. Kasim został usunięty. Ile wam zajmie dorwanie Arasha? Oddział jest w Turcji już od paru godzin. Wkrótce będą na pozycji. Szybko, jak widzicie, zmienia nam się lokalizacja, klimat. Już mi się to podoba. Lotnisko jest przed nami. Znajdźmy tego śmiecia. Musimy namierzyć Arasha, zanim zrobimy zadymę. Oj, jest ich sporo. Wyciągnijmy sobie lornetkę. Rozejrzyjmy się po okolicy. Na razie wszyscy wyglądają tak samo dla mnie. To nie on. Nie. Na pierwsza terenówka, z lewej. Arash może być w aucie. Zobaczmy. Nie, to chyba jest zdecydowanie John Rambo. Wow! Co jest, kurwa? Rozwalił wszystkich w tym pojeździe! To na pewno Arash. Nie strzelać, musimy go rozpoznać. Ty, no ty od tyłu wygląda jak Rambo.
po nasz cel. Zdjąć go. Dobra. Jednak podróba Rambo. Dobra. Wow! Kurde, jak Sniper Elite, ale zwróćcie uwagę, że nie trafiłem. Chociaż wydaje mi się, że to może być skrypt. No, w tego typu gierkach bardzo dużo rzeczy jest oskryptowanych. Musimy mieć tego świadomość. W sumie dopóki nie przejdziemy dalej, nie dowiemy się, czy tak miało być, ale chyba tak. Wydaje mi się, że nasz tak źle nie przycelowałem. Dobra, wsiadamy do tego wozu i lecimy. Nie, no to na bank był skrypt, bo zwróćcie uwagę, że gdyby tak się ta akcja nie zakończyła, to tej kwestii już raczej by nie było, którą teraz ogrywamy. Nie ma czasu na oglądanie się, bo zwróćcie uwagę, chwila, moment i mamy naprawdę spore towarzystwo. Wow, no właśnie, o tym mówię. Zdalne sterowanie autem. Dobra, jedziemy. Co tu się dzieje? O panie, żebym tutaj przycelował dobrze tylko. O fuck, no właśnie. Podnieść pod samolot, okej, okay. Myślę, że mam tam wjechać. Detonacja. Pięknie. Też wiadomo, w tego typu grach ta pierwsza misja musi być mega widowiskowa. No i nie ukrywam, że jest. O, oh, fuck. O, oh, fuck. Nigdy nie chodziło o zakładników. Jego plan już się rozpoczął. Tym razem nie zdołacie go powstrzymać. Ale kogo? Perseusa. Pierdolisz. Perseus nie żyje. Nie żyje. Przez tyle lat niczego się nie domyśliłeś. Perseus puści zachód. Wow. To się już więcej nic nie dowiemy. Poinformujmy Hudsona. Poszukajmy niedobitków i wracajmy do Langley. Kim kurwa jest Perseus? ...1943. Szczegółowe dane z projektu Manhattan zostają skradzione z Los Alamos przez rosyjskiego szpiega Perseusa. 68. Wojna w Wietnamie. Żołnierze Wietkongu z rozkazu Perseusa próbują wykraść amerykańską bombę jądrową z bazy wojskowej USA. 5 dni temu w trakcie misji dowiedzieliśmy się, że Perseus wznowił działania i planuje atak na zachód. Perseus. Analitycy CIA uważają go za największe zagrożenie dla wolnego świata. Panie Hudson, wszyscy wiemy o Perseusie. Wiemy też, że to bardziej mit niż fakt. Znaczy, osobiście sądzę, że to tylko straszak wymyślony przez ruskich. General Haig, przedstawiam człowieka, który stawi temu czoła. Oficera tajnych służb CIA, Russell Adler. To jeden z niewielu, którzy zbliżyli się do pojmania Perseusa. Panie Adler, czemu mielibyśmy brać tego Perseusa na poważnie? Nie musi pan, sir. Tak,
ale wtedy zginie sporo niewinnych osób. Czemu pan tak mówi? Sir, ilekroć Perseus się pojawia, zaburza równowagę zimnej wojny. Skoro wraca po 13 latach ciszy, wydarzy się coś dużego. Coś, co wpłynie na cały wolny świat. Wow, kogo my tu mamy? Sir, panie prezydencie. Sir, prezydencie. Panie prezydencie, oto Jason Hudson i Russell Adler. Znam ich nazwiska. Myślisz, że... Kurczę, ale to dobrze wygląda. Jak żywy, nie? Jest zagrożenie? Tak, sir, tak uważamy. Możecie go powstrzymać? Możemy, sir. Już wystąpiłem o odpowiednich ludzi. Sir, ich wymagania są niestosowne. Być może nielegalne, jeśli prasa się o tym dowie... O czym ty do diabła mówisz? Wiesz, kim jesteśmy? Każda nasza misja jest nielegalna. Sierżancie Woods, wiarygodne zaprzeczenie to podstawa naszej pracy. Al, mówimy tu o potencjalnym ataku na wolnych ludzi z całego świata. Dajcie panu Adlerowi, czego chce. Panowie, przed wami bardzo ważne zadanie. Ochronić nasze wartości przed wielkim złem. To największy obowiązek i największy zaszczyt. Choć niewielu dowie się o waszej walce, ten wysiłek przysłuży się całemu wolnemu światu. Wiem, że nas nie zawiedziecie. Tu Hudson. Kiedy będziemy na tropie Perseusa? Właśnie zaczynają. Adler jest w Berlinie Zachodnim, wkrótce będzie w kryjówce. Ufasz mu? To nie mnie powinieneś pytać, Black. A co z jego ekipą? To mocna ekipa. Znalazł Simsa, Azuleya. Udało mu się nawet ściągnąć Helen Park z MI6. Niedługo przybędą Mason i Woods. Nie jestem pewien co do Park. Miała tę sprawę z Adlerem wcześniej. Wiadomo, że ją tu chciał. A ten ktoś nowy? Bell? Dobre pytanie. To właśnie moje największe zmartwienie. Okej, jak widzicie, musimy wybrać sobie karnację naszej postaci, jaką będziemy grali, i też było do wpisania imię. Tak więc tylko tyle tu możemy zrobić. Zatwierdźmy oczywiście. I lecimy dalej. Myślałem, że ten kreator tworzenia postaci będzie jakiś zaawansowany bardziej, ale... Bell. Witamy w Berlinie Zachodnim. Czeka nas robota. Park. Adler? Bell? Zaczynajmy. W ostatnich dwóch dniach Rosjanie zrobili się gadatliwi. CIA i DOD próbują zdobyć od swoich źródeł jakieś informacje. Na razie nie mamy nic o Perseusie. MI6 też nic nie znalazło. Gdzieś musimy zacząć. Wracamy więc tutaj. Wietnam, 68. Bliskie spotkanie z Perseusem. Szlak. Coś mi mówiło, że ta misja odbije nam się czkawką. Znajdź wszystko, co mamy o ataku w Danang i przekaż Park. Ona dorzuci informacje MI6. Szukamy kryptonimów, szyfrowanych transmisji, radzieckich kontaktów z Wietnamem. Wszystko może być tropem. Jasne. Bell, to twoja partia. Ktoś z góry wysłał cię do nas w Wietnamie. Myślałem, że się nie przydasz, a jednak... Znów cię potrzebuję. Podejdź do tablicy. Prześledzimy naszą misję w Danang. Może wpadniemy na jakiś trop Perseusa. Dobra, moi drodzy, na tym skupimy się konkretnie już w kolejnym odcinku, na którego z tego miejsca was serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj uda mi się wrzucić dla was kolejny materiał, tak więc śledźcie kanał lub też go subskrybujcie, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, a wtedy żaden film nie powinien was ominąć. Dajcie też koniecznie znać, co sądzicie o tej pierwszej misji. Wiadomo, ciężko na podstawie takiej krótkiej misji cokolwiek powiedzieć, natomiast no, gierka prezentuje się naprawdę ładnie.
wizualnie i fabularnie mocno ta gierka mnie ciekawi, bo no fabuła tutaj naprawdę rozkręca się fajnie i czasy, w jakich mamy te okazje działać, też są naprawdę jednymi z bardziej interesujących, tak więc myślę, że połączenie tego wszystkiego sprawi, że przez te kilka najbliższych godzin będziemy fajnie się bawić. Jeśli wam się oczywiście odcinek podobał, zostawcie łapki w górę, a na teraz to by było tyle. Trzymajcie się, cześć!